No coś byście więcej powiedzieli, ja się tutaj czaiłem na ten samochód, tutaj właściciele. Historia malucha. Historia, tak, ale to może podejdźmy, wiecie co, bo nie mamy nic podpięte. Starajcie się być proszę blisko telefonu, żeby się ładnie dźwięk nagrał, bo tu będzie pewnie sporo opowiadań. Historia malucha, bardzo banalna oczywiście przy alkoholu. To jasna sprawa. Zakup przede wszystkim? Zakup, po pijaku, czy? Nie. Zakup już był przemyślany, z tym, że ja zawsze chciałem mieć Bosmala, czyli tego w cabrio. Jasne. No i siedzimy kiedyś z bratem, sobie popijamy, rozmawiamy. Żona wtrąciła, to sobie zróbcie. O. No i tak powstał pomysł. Wzięliśmy pracę w swoje ręce, no i powstał taki Fiacik. Inspiracją była 500-ka stara. No właśnie, bo ten dach tak zachodzi tak, w tej 500-ce starej dokładnie też. Dokładnie, w starej 500-ce tak zachodził i w nowej też już tak zachodzi w kabrio. Racja, no tak, są takie wersje. Wykonanie rodzinne. Wykonanie rodzinne, każdy swoje coś tam dołożył. No właśnie, my już tutaj rozmawialiśmy. I bracia, w sensie mąż i brat, cała rodzina. I dzieciaki. Tutaj wszyscy pomagali. Projekt rodzinny nigdy nie będzie sprzedany dalej. No, mamy nadzieję, że właśnie będzie dalej dziedziczony. Słuchajcie, to co jest najważniejsze w tym samochodzie to dach, prawda? Tak mi się przynajmniej wydaje. My tutaj rozmawialiśmy wcześniej, to nie jest dach zaadoptowany z innego samochodu, nie, tylko jest to wykonany... Nie, jest zrobiony przez firmę Bosmal. Jak się okazuje, tak. Tak, dokładnie. Pan z Bosmala nam zrobił ten dach na wymiar, tylko do tego samochodu. Według waszego wymiaru, który już mieliście, bo zrobiliście dziurę. Tak. Zrobiliśmy wcześniej dziurę. Wcześniej dostaliśmy też dach od pana zaprzyjaźnionego z Włoch. Z 500-ki niestety nie pasował, bo za duża dziura. Okej. Okay. I no tak i powstał dach z Bosmala. Ja teraz pozwolę sobie podejść bliżej, żebyście państwo zobaczyli, jak to jest dobrze zrobione. Spinki w tym samochodzie też nie są przypadkowe, bo to są spinki montowane do Porsche Cabrio. Te? Te. O, proszę bardzo. No, czyli nie tylko silnik z tyłu, ale też spinki ma wspólnego. Prawie Porsche. Z Porsche. Zobaczcie, jak można sobie zajrzeć. A jak się jedzie w ogóle tym samochodem? Jak jest odsunięty dach? Pada powietrze? Tak. Tylko, że ono ma taki obieg, że tak powiem, wokół samochodu, więc tu z przodu to praktycznie cabrio. A nie robi się tak, że wpada i wybiera stąd, co leży? Znaczy wybiera, się wybiera, ale da się jechać. Do widzenia, dzięki. A rocznik to jest w ogóle? 83. 83. Proszę bardzo, 18 tysięcy przebiegu, czy? Od remontu. Dobra. 10 lat po remoncie to. Okej. Okay. I gdzie on jeździł tak oryginalnie? U nas tutaj radomska ziemia, czy on jest skądś? Wszystkie naklejki, jakie są na nim, to są te zloty, które on odbył. Część swojego czasu był też w Krakowie. W Krakowie. Tak, bo to u brata. I ziemia tak? Krakowska. Ale tak oryginalnie był sprzedany tam w Małopolsce, tak? To nie była nawet Małopolska, tylko to Tarnowskie. Podkarpacie. Podkarpacie. On przyjechał z Dębicy, no można powiedzieć. Aha. Bo to jest taka miejscowość pod Dębicą. Okej, okay. A powiedzcie coś o felgach, bo te felgi też tutaj robią robotę. Zresztą tu wszystko robi robotę. Felgi też kupiliśmy od pasjonata z ogłoszenia, bo swego czasu jeszcze jak były anonsy z ogłoszeniami. Tak, no. Kiedyś pamiętam. Tak było. To właśnie znaleźliśmy takie ogłoszenie, że pan ma do sprzedania felgi. Pojechaliśmy, kupiliśmy te felgi. Czadowo, no, one oczywiście tutaj piaskowane były, malowane. Do tego dołożone są kapselki. Z napisem. Z napisem Fiat. Tak samo i zaślepki do wentyli są z napisem Fiat. Ale jaja. Ale to już jest taki współczesny raczej to akcent, tak, nie? Współczesny. To jest w zasadzie prezent, tak? Nakrętki takie. Nakrętki, no. Tak. To jest prezent, bo Maruszek ciągle jakiś prezent dostaje, że tak powiem. No, nie dziwię się wcale. Członek rodziny, tak. Wiecie co, następna sprawa, patrzę na drzwi. My już taką dyskusję tu przeszliśmy. Tak. To są drzwi z szybą jakby nowszego typu, tak, a poszycie jest starszego typu. Też właśnie taki projekt. Ale skąd taki pomysł? Tak po prostu sobie. Dokładnie. Tak wam się zamarzyło. Tak chcieliśmy zrobić. To znaczy była dyskusja na ten temat, bo akurat brat był za tym, żeby został trójkącik. No ja wolałem, żeby nie było trójkącika. I wyszło tak, że nie ma trójkącika. Małżonek w zasadzie lubi tak, żeby jak najwięcej przestrzeni na tej szybie było, a ten trójkącik jak gdyby. No na pewno zabierał. Troszeczkę. Pewnie. Poza tym jest inny niż wszystkie. A to na pewno, tak. No. Jesteśmy z tyłu, lampy. To są lampy, tak jak lampy rozmawialiśmy, kombino, tak. Personale, redy, tak, blaki i tak dalej. Tak. A w normalnych wersjach takich lamp po prostu nie było. Takie. W sensie płaskie, nudne i tak dalej, a te są po prostu
No to jest taki rarytasik, nie? Rarytasik, w tej chwili tak. Chyba mało tu... tego, wsteczne światła działają. Można zaprezentować. No i świeci. Zgodnie z obietnicą. Zderzaki chromowane. Zderzaki, powinien tak, mieć takie chromowane, czy, nie, on już czy miał, już mógł mieć? Jak żeśmy go kupowali, miał plastikowe te głębokie. Mhm. Ale z tymi zderzakami jest lepiej. To było, no też uważam, że to dobre posunięcie. To też tak właśnie kwestia gustu, tak? No. Aczkolwiek w tym roczniku właśnie część wychodziła z plastikowymi zderzakami, część jeszcze z chromowanymi. Zależy co mieli na magazynie, to wkładamy. No powiem wam, że jak się na niego patrzy, to on nie jest oryginalny samochód. Większość z nich tutaj była przerobiona, ale ten jest przerobiony w innym stylu. No moim zdaniem ciekawszym. Takim mało spotykanym, prawda? Nie wiem, jak to ująć, ale... Znaczy ten, bo to jest tak, jak mówimy, to jest nasz taki zupełnie nasz zamysł. Każdy coś od siebie tam dołożył. Oni najwięcej, bracia, tak? Tak. Najwięcej, ale i to jest tak naprawdę no, to, co my lubimy, tak? Ten, żeby taki był troszeczkę stylowy, żeby był taki elegancki, ale też sportowy troszeczkę, no, taki pomiędzy, prawda? On się teraz stał gadżetem po prostu, tak, przez coś takiego. Zasadzie, tak, no to już nie jest zwykły maluch. Gdzie maluch był, więc tak, maluch był na zlocie na Węgrzech. Na kołach. Pojechał na kołach, tak. Mhm. Był we Francji, jeździł po torze Formuły 1 w Monte Carlo. Poważnie. Może to jest tak poważnie? Poważnie, tak. Poważnie, to może to jest ewenement, ale ten samochód jeździł tak, po torze Formuły 1. Tak, akurat brat tam jeździł, tak? Ale czadowo. Wiecie co, ja cały czas mam ten telefon skierowany do wnętrza i to wnętrze też jest ciekawe. Fotele są, one są świeże, prawda? Tak, to jest... też jest nasz... Czy świeże, wyraz, no one tak, są tak, zrobione 10 lat temu. No tak, ale są, no, to jest nowy fotel, prawda? Tak, i to też jest nasz pomysł, żeby właśnie... Kolorystyka też jest właśnie, tak biały, sobie, ale czarno-biały. I tabiel, żeby gdzieś się właśnie pojawiała jeszcze w fotelach. Wszystko tu pasuje. No gdyby były zwykłe czarne albo całe białe, nie, to już nie byłby taki efekt. Także to taki projekt był, że tak powiem, i tylko było dane do zrobienia. No dobra, zamknijmy drzwi, które nie opadły, widzę. No nie? Dobrze się trzymają dobrze, te drzwi. Dobrze, tak, no. Troszkę mocniej trzeba, wiadomo, jak to w maluchu. Jak to w maluchu, nie, no pewnie. Nie mogłoby być inaczej. Normalna sprawa. To zdaje się też jest gadżet. To jest gadżet węgierski. To jest węgierski wynalazek. I to zakupiliśmy właśnie też będąc na Węgrzech. Mhm. Bo takich daszków u nas się nie kupi. A czy czasem takich daszków nie miały pierwsze roczniki, te włoskie? Nie, tak, troszeczkę nie? Inne. Troszeczkę ale coś takiego było, podobne nie? Podobne były, no, tak. Ale tak to jest właśnie kojarzy. Wynalazek węgierski. No dobra, pogadaliśmy. Jak będziecie odjeżdżali, to was złapię jeszcze w ruchu, super, żeby było malucha widać. Bardzo dziękuję, no, dziękuję za miłą rozmowę. Szacuneczek i do zobaczenia. Dzięki bardzo. Dzięki, do zobaczenia.